Jesteśmy przedstawicielami najmłodszego pokolenia, które ma zaszczyt uczyć się w murach tej szkoły. Nie pamiętamy wielu ważnych wydarzeń z przeszłości, ale mamy świadomość, że tworzymy jej historię w przeszłość, aby pokazać początki i różne koleje losu naszej placówki. Naszej szkoły z okazji jej święta przedstawią krótki program artystyczny. Trudne początki. Na świecie zbliżał się wybuch I wojny światowej, a w Chodzeniu nie było szkoły. Na szczęście świadomość ludzi w zakresie edukacji rosła i działania Marii Higgesberger przyniosły efekt. Scena pierwsza, prośba. Proszę cię, dzieci włościan trzeba uczyć. Ależ Mario, daj spokój, po co ich nauka? Do pasania krów niepotrzebna. Ojcze, w wolnej Polsce trzeba nam światłych obywateli. Naszym obowiązkiem jest uczyć najmłodszych. Rób więc co chcesz. Czego ode mnie oczekujesz? Daj na szkołę trochę ziemi.
Dwie morgi starczą? Dziękuję, ojcze! Budowa. Teraz trzeba było tylko zmobilizować się do działania i mury rosły w oczach. Scena druga. Mury. Panowie, na litość boską! Sprawniej, sprawniej! Dzieciaki już na szkołę czekają! Kierowniku kochaneńki, robota idzie w re! Nasze dzieciska w nowej szkole chcą nauki pobierać. No to do roboty, panie majster! Do roboty! Szkoła podstawowa ku radości mieszkańców i ku chwale ojczyzny. Teraz trzeba było ją wyposażyć, a to nie było łatwe zadanie. Scena trzecia, rada pedagogiczna. Szkoły mamy, ale choć mury świeże i ładne, to pustki w niej. Pomocy do nauki by się jakieś przydały. Panie kierowniku, to co robić? Panowie, może rodziców zaangażujemy? I tarczyńców jakieś wynaleźć. Dyrektor cukrowni Romanowskiej chętnie pomoże. Już nawet z nim gadałem o tym. A i rodzice pączków napieką, to kiermas zrobimy. No to działajmy, działajmy! Wizyta. Rzecz się stała niesłychana. Chińska delegacja do nas zawitała. Wraz z delegacją z Chin przyjechał Marian Falski, autor elementarza. Scena czwarta, delegacja. Sławna ta nasza szkoła! Oj, sławna! Tacy goście znamienici nas odwiedzą. Z Chin delegacja przyjechać ma zaraz. O, jadą! Dzień dobry, witamy! Du ome me ili de siusiao. Piękna, piękna nasza szkoła! Szchene hochaizi. Miłe, miłe! Walide. Wspaniale! A ode mnie, drogie dzieci, dostaniecie elementarze. Bo ja nazywam się Marian Falski i jestem autorem tej pięknej książeczki. Dziękujemy! Wyjazd. Wycieczki szkolne po Polsce to dla uczniów ogromna radość, gdzie są one na porządku dziennym. Są zjawiskiem powszechnym, ale przed II wojną nie były popularne. Dlatego stanowiły ekscytujące wydarzenie, a już zobaczyć polskie Morze Bałtyk to było coś. Scena piąta. Wycieczka.
Jak to dobrze, droga koleżanko, że nasze dzieci w końcu zobaczą polskie morze. Oj tak, pani kierowniku. Morze, morze, morze! Tak, dzieci, to nasze morze i miasto, które z niego powstało. Z morza powstało? Tak, po odzyskaniu przez Polskę wolności po I wojnie światowej uzyskaliśmy dostęp do morza. Władze Rzeczpospolitej zadecydowały w 1922 roku o budowie w tej wsi rybackiej portu. Tak powstał port, a wokół niego zaczęło się budować miasto. W 1930 roku z naszej Gdyni zaczął regularnie pływać statek pasażerski do Nowego Jorku. Oj, panie kierowniku, a my popłyniemy statkiem? Nie. Proszę pani, a my wykąpiemy się w morzu? Tak, dobrze. Zbliżała się rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasz kraj był wolny dopiero od 17 lat. Przed budynkiem szkoły odbyło się uroczyste wkopanie pamiątkowego kamienia. Scena szósta, 17. rocznica odzyskania niepodległości. listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość. Niech ten pamiątkowy kamień przypomina nam o tych, którzy ginęli i walczyli za naszą wolność. Cześć, chwała bohaterom! Wojna. Nie cieszyliśmy się długo wolnością. Po 20 latach znów utraciliśmy niepodległość. Do naszej ojczyzny wszedł niemiecki agresor. Wojenna rzeczywistość nie ominęła też szkoły w Koceniu. Scena siódma, Raus, kamień. Raus! To nasza szkoła! Nicht tanz, aussteigen! My tu chcemy się uczyć! Weg! Tak będziemy się uczyć. Pan Koczelewski i pan Masłowski nam pomogą. Rozkaz komendanta. Zwozić kamienie na budowę dróg. Wiedźmy, że ukryli nasz kamień. W końcu wolność. Nadszedł czas radości, bo nauka w szkole znów mogła ruszyć. Scena ósma. Znów jesteśmy. Dziś, 2 lutego 1945 roku, możemy rozpocząć naukę w naszej nowej szkole. Przedstawiam wam nowego kierownika szkoły, pana Markowskiego. Witam wszystkich. Zanim zabrzmi pierwszy dzwonek, uczcimy minutą ciszy nauczycieli zabitych przez Niemców. Pana Wrońskiego, pana Godlewskiego oraz księdza Mijakowskiego. Kamień po raz trzeci, sala gimnastyczna. Uczniowie mieli coraz więcej rozrywek. Jedną z nich było lodowisko utworzone obok szkoły, a przy okazji na swoje miejsce wrócił pamiątkowy kamień. Scena dziewiąta, jest jak powinno być. Dyrektor Szymański zadecydował, że dzisiaj będziemy podciągać wodę, żeby zrobić lodowisko. Hurra! Dyrektorze, co to? Karlicki, Chodrowicz, odsuńcie się. To jest nasz kamień niepodległości. Trzeba by znów stanął na honorowym miejscu. Mam jeszcze jedną nowinę. Będzie sala gimnastyczna.
Nadanie imienia. Nasza szkoła była po prostu szkołą podstawową w Choceniu, ale brakowało nam patrona. Dyrekcja placówki, jej nauczyciele i uczniowie postanowili nadać szkole imię. W wyniku głosowania patronem został człowiek, który po prostu kochał dzieci. Janusz Korczak. Scena 10. Patron. To chyba tutaj. Tak, to tutaj. Tak, to tu. A gdzie powitanie? Powitanie. Dom Katyński. Ja bardzo serdecznie. Teraz proszę o zabranie głosu panią poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, panią Joannę Borowiak. Bardzo dziękuję. Czcigodny księże, pani kurator, panie wójcie, szanowni państwo samorządowcy, szanowna pani dyrektor, drodzy nauczyciele i pracownicy szkoły naszej wspaniałej jubilatki, kochane dzieci, drodzy uczniowie. Dzisiejszy jubileusz to wielkie wydarzenie, tak dla Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Choceniu, jak i dla całej społeczności gminy Choceń. Na tę uroczystość, na to wyjątkowe wydarzenie swój list adresowany do pani dyrektor skierował minister edukacji narodowej pan Dariusz Piątkowski. Pozwólcie państwo, że odczytam. Szanowna pani dyrektor, proszę przyjąć moje najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 90-lecia powstania Szkoły Podstawowej w Choceniu. Gratuluję państwu licznych osiągnięć i znaczącego wkładu w wychowanie pokoleń młodych Polaków. Szkoła na przestrzeni lat wniosła ogromny wpływ w rozwój całej społeczności lokalnej oraz przyczyniła się do licznych sukcesów swoich podopiecznych. Osiągnięcia uczniów zarówno w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach na szczeblu regionu i województwa dają szkole znakomitą wizytówkę, a także świadczą o jakości kadry pedagogicznej. Chciałbym, aby szczególnie uczniowie szkoły w dalszym swoim życiu kierowali się wartościami takimi jak prawda, zgoda, miłość i szacunek do drugiego człowieka. Wartości te były zawsze bliskie patronowi szkoły, Januszowi Korczakowi. W tym uroczystym dniu życzę państwu, by dla wszystkich uczniów, nauczycieli i absolwentów wasza szkoła na zawsze pozostała miejscem szczególnym, w którym z przyjemnością przebywa się i do którego chętnie się powraca. Całej społeczności szkolnej oraz lokalnej gratuluję jubileuszu oraz życzę sukcesów i dalszego rozwoju w następnych dziesięcioleciach. Z wyrazami szacunku Dariusz Piątkowski. Pozwólcie państwo, że list od pana ministra przekażę na ręce pani dyrektor, ale to jeszcze nie wszystko. Pozwólcie państwo, że ja także dołączę do dzisiejszych gratulacji i życzeń, ale najpierw podziękuję za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałym wydarzeniu.
Jako poseł naszej ziemi zawsze chętnie przyjeżdżam do Chocenia, ale dzisiaj z jeszcze większą radością tutaj przyjechałam. Chcę serdecznie podziękować. Podziękować pan dyrektor, podziękować kadrze pedagogicznej za to, że kształcicie państwo, wychowujecie właśnie te młode pokolenia Polaków, o których pisał w swoim liście pan minister, w duchu umiłowania wartości, krzewienia patriotyzmu, ale także takich postaw społecznych, które dzisiaj są szczególnie istotne. Wyjątkowe miejsce dla szkoły, taki obszar, który jest niezwykle ważny, który rzutuje na całą placówkę i buduje tożsamość. Ta wyjątkowa osoba to patron szkoły. Wybraliście państwo postać szczególną. Lekarz, pisarz, ale przede wszystkim wybitny pedagog, twórca koncepcji wychowania. Dlatego niezmiernie się cieszę i gratuluję tego, że nauczyciele państwa szkoły wychowują młode pokolenia w myśl tego, co mówił Janusz Korczak, że dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają te skrzydła rozwinąć. To bardzo ważne. Pozwoliłam sobie jako taką pamiątkę przygotować, wybudować taką jubileuszową statuetkę. Mam nadzieję, jest przygotowany grawer, mam nadzieję, że będzie ona stanowiła miłą pamiątkę naszego dzisiejszego spotkania. Życzę państwu kolejnych wspaniałych jubileuszy. Życzę wielu sukcesów na niwie edukacji i wychowania. Ale chcę pani doktor podziękować jeszcze za jedno. Ujęło mnie to, że pamięta pani o tych, którzy przyczynili się do rozwoju tej szkoły, do jej świetności. Pamiętacie państwo o tych nauczycielach, którzy tworzyli szkołę. Pamiętacie o pracownikach szkoły, którzy też byli z państwem przez cały czas. Chcę pogratulować nauczycielom, którzy przygotowali ten występ. Naprawdę on był wyjątkowy. Pokazał jakby w takich migawkach całą historię szkoły. I był tam też taki moment, przy którym się wzruszyłam. To właśnie to, właśnie przez takie działania buduje się i kształci postawy patriotyczne. I za to bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, panią Marię Mazurkiewicz. Pani poseł, księży proboszczu, panie wójcie, pani dyrektor, szanowni państwo samorządowcy, goście, cała społeczność szkolna. Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym jubileuszu. Jubileuszu, jak zostało to już niejednokrotnie podkreślone, poniekąd wynikającego z faktu, iż Polska odzyskała niepodległość. W momencie, kiedy na nowo staliśmy się państwem, bardzo szybko Polacy zaczęli dbać o to, by były szkoły, w których będzie można kształcić nie tylko dzieci. Niejednokrotnie ze szkół korzystali dorośli. Ale tak naprawdę, nie tylko, mówiąc nie tylko dzieci, mam na myśli fakt, iż te dzieci w pewnym momencie stają się dorosłymi i mają wpływ na naszą rzeczywistość. Niejednokrotnie tak się dzieje, że nie podoba nam się to, co ktoś robi. Ale musimy pamiętać o tym, że to, jaki ktoś jest, jest pewnym, w dużym względzie efektem szkoły, jaka go ukształtowała. Dlatego ważne jest, żebyśmy dbali o szkoły. Im więcej będzie dobrych szkół, dobrych nauczycieli, tym więcej będzie dobrych obywateli. I dlatego cieszy mnie, że społeczność chocejska dba o swoją szkołę. Historia przedstawiona tutaj świadczy o tym, że ta dbałość o szkołę to również dbałość minionych pokoleń. Dzięki temu możemy spodziewać się, że i przyszłość tej społeczności będzie bardzo dobra, tak jak dobra była dbałość o szkołę. Życzę państwu, żeby ta przyszłość była faktycznie dobrą, bardzo dobrą przyszłością. Dzieciom życzę jak najwięcej możliwości do rozwoju tego, w czym jesteście dobre. Życzę wam, żeby wasi nauczyciele pomagali wam rozwijać wasze talenty, odkrywać wasze umiejętności.
abyście odkrywali to, że jesteście cudem świata. Każdy człowiek jest takim cudem. Abyście mogli poznawać jeszcze inne cuda świata. Mam nadzieję, że zajrzycie do albumu, jaki będzie w waszej bibliotece. Pozwolę sobie na ręce pani dyrektor ten album złożyć. Mam nadzieję, że zechcecie podróżować po świecie, by te cuda zobaczyć, ale że zawsze będziecie do chodzenia wracać i będziecie kształtować tę waszą społeczność. Na ręce pani dyrektor, tak jak powiedziałam, składam album, a również list z życzeniami od pana kuratora Marka Kralika tutaj dla pani dyrektor. Szanowna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z Państwa chcę jeszcze zabrać głos. To poproszę pana Wąsikowskiego, pan radnych powiatowych, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło uczestniczyć w tej pięknej uroczystości w imieniu starosty mocarskiego, pana Romana Gołębiewskiego i w towarzystwie radnych tutaj z naszego terenu, pana Kazimierza i Dawida, pana Dawida. Z okazji tego jubileuszu 90-lecia szkoły składam Państwu w imieniu starosty życzenia długich, długich lat działania na rzecz miejscowej, tutaj lokalnej społeczności, wychowywania kolejnych pokoleń Polaków, patriotów i wspaniałych ludzi. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Księże dziekanie, pani poseł, pani kurator, panie wójcie, oczywiście pani dyrektor, wy pedagodzy, którzy jesteście czynni, pedagodzy, którzy tu pracowali, patrzę z podziwem na was. Wszystkich pracowników szkoły, wszystkich rodziców, którzy pracowali w radach rodziców, no i was, kochane dzieci. Bardzo miło, dziękuję pani dyrektor, że za zaproszenie w imieniu swoim, w imieniu tutaj młodszego kolegi i was, absolwentów. Tak się składa, szanowni państwo, że miałem zaszczyt i przyjemność siedzieć przy absolwentach. I z wielkim szacunkiem chcę powiedzieć, usłyszałem wiele ciepłych, miłych słów. Panie doktorze Tadeuszu, panie doktorze Żelaku i tutaj panie mecenasie, chciałbym podziękować, że jesteście tu dzisiaj, na tej pięknej, wspaniałej uroczystości. Chcę powiedzieć, szanowni państwo, nie będę już powtarzał, piękna inscenizacja. Tak, pani dyrektor, ta szkoła od 90 lat była związana z tym środowiskiem. To była szkoła tego środowiska. I niech tak będzie. I tak jak od 30 lat jestem tu z Państwem, a jestem na dobre i na złe, zawsze od 90 lat i wcześniej ta szkoła to była szkoła środowiskowa. I może przedstawię tu, również wczoraj odbyłem rozmowę z panem profesorem Bogdanem Trzeciakiem. Nie mógł już tutaj dotrzeć, to już jest osoba starsza. Ze łzami w oczach prosił i na pewno pani dyrektor odczyta list od pana doktora, przekazać wszystkim mieszkańcom, tym, którzy tu pracowali, wam, pedagogom, wszystkim mieszkańcom tej pięknej ziemi, użył takiego stwierdzenia, to moja mała ojczyzna. I te słowa usłyszałem od was, panowie doktorzy, również. To jest wasza mała ojczyzna. Tu są wspomnienia, tu życie. I za to dziękuję, że tak ludzie, którzy opuścili mury tej szkoły, tak to określają. I takim spoiwem tego wszystkiego, co tu było w tej szkole, szanowni państwo, to jest Druga Rzeczpospolita. Gdyby nie Druga Rzeczpospolita, nie byłoby tej szkoły. Szanowni państwo, tu powstało 16 szkół w naszym powiecie. I mogę powiedzieć, objechałem wszystkie na przełomie lat 29-30. I ta szkoła w Choceniu, tak mi się wydaje, może to troszkę sentyment,
jest najpiękniejsza. Wszystkie szkoły piękne, które powstały, ale w Choceniu najpiękniejsze. I gratuluję. I mogę powiedzieć, dzisiaj, Szanowni Państwo, ta szkoła jest wykorzystana, jest Urząd Gminy, ale takim spoiwem to jest właśnie ten obelisk, który tu jest. Szanowni Państwo, w 1937 roku światli ludzie na czele z nauczycielami i z mieszkańcami ufundowali ten obelisk. Przyszły ciemne losy historii, został zakopany, ale za pana dyrektora Szymańskiego. I już sądzę, że są panie, które tu z panem dyrektorem pracowały. Ten obelisk przy budowie tej nowej, przepraszam, tej małej sali gimnastycznej, nie tej, został odkopany. Nie wiem, czy to przypadek, czy tak miało w życiu być. I on został wyeksponowany. I jest. I panie wójcie, teraz mamy się gdzie spotykać. I praktycznie takiego obelisku nie ma w całym powiecie. Jak światli ludzie byli dzięki tej szkole, że ta szkoła powstała. I za to z całego serca panu Szymańskiemu i wszystkim tu, którzy są na tej sali. I patrzę na panią Szymańską, i patrzę na panią Rutkowską, i patrzę na panią Szydłowską, i pozostałych. Jestem dumny, że mogłem z wami współpracować. Wy jako emerytowani nauczyciele. Ale proszę Państwa, ja byłem wtedy młodym człowiekiem. Nie byliście tylko nauczycielami dla tych uczni, ale byliście nauczycielami i zawsze myśleliście, że Choceń to jest wasza mała ojczyzna. I byliście takim drogowskazem dla nas. I za to wszystkim rzeczywiście z całego serca dziękuję. Dziękuję bardzo. I mogę powiedzieć, Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, wszyscy są ważni. Oczywiście nauczyciele, którzy pracowali, mamy ogromny szacunek, którzy dzisiaj pracują. Większość was zna, Szanowni Państwo. Nie będę już wymieniał, żeby nikogo nie urazić, ale to wspaniali nauczyciele, wspaniali pedagodzy i rzeczywiście absolwenci i organ prowadzący, panie wójcie, gratuluję, że tak wspierasz tą oświatę na terenie gminy Choce. Kuratorium, przepraszam, powinienem powiedzieć, pierwsze kuratorium, ale i też się może zdarzyć. Gdzie jest ta współpraca? Dziękuję pani kurator, że pani dzisiaj jest tu z nami, że pani wspiera tą oświatę. Pani poseł, również dziękuję, że jest pani z nami. To ważne wydarzenie. Ale to, co pani dyrektor zawsze mówiła, szkoła w pierwszej kolejności jest dla dzieci. I to jest wasza szkoła, kochane dzieci. Bądźcie dumni, pamiętajcie dzisiejszy dzień, bo dzisiejszy dzień jest historyczny i za 10 lat, jak będzie okrągła uroczystość, sądzę, że ta sala nie pomieści wszystkich absolwentów, wszystkich mieszkańców, wszystkich dzieci. Wszystkim z całego serca dziękuję. Niech się rozwija ta szkoła, a przez to będzie się rozwijać Choce. Tak jak powiedział pan profesor Trzecia, były trzy symbole Chocenia. Kościół, szkoła i komin w Choceniu. Prawda? Tak było i niech tak będzie. Komina już nie ma, ale kościół jest i szkoła pozostała. I niech się ten Choceń, nasza nowa, wspaniała ojczyzna rozbija. Dziękuję wszystkim z całego serca. Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę w tak zaszczytnym gronie razem z wami celebrować tę uroczystość, bo trzeba powiedzieć, że jest to wydarzenie historyczne. 90 lat, rzadko kto dożywa, prawda? Musi być już w dobrym byciu, silnym zdrowiu. Także życzymy pani dyrektor również 90 lat i więcej. Ta szkoła jest częścią naszej społeczności, kształtuje naszą tożsamość, wychowuje kolejne pokolenia. Cieszę się, że dzisiejsza inscenizacja przygotowana przez nauczycieli i dzieci przybliżyła nam historię tej szkoły, bo podejrzewam, że niewielu z nas znało te momenty kulminacyjne, te momenty wydarzenia historyczne, które miały znaczenie dla ukształtowania tej świadomości, tej tożsamości całych pokoleń, które wyrosły i wyszły z tej szkoły.
90 lat to jest jubileusz, to są urodziny. Także jak moi przedmówcy i ja mam prezent ze starostwa, voucher na dowolny zakup. Przy okazji tych urodzin życzę sukcesów, zdrowia, pomyślności i kolejnych pokoleń absolwentów, którzy będą szczycili się tym, że są absolwentami tej szkoły, a szkoła tym, że wychowała kolejne pokolenie dobrych obywateli, którzy pójdą w świat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pana Andrzeja Wąsikowskiego, który zabierze głos w imieniu absolwentów. Dzień dobry Państwu, nazywam się Andrzej Wąsikowski, jestem absolwentem tej szkoły, rocznik 64. A jeszcze chciałem powiedzieć, że jestem absolwentem przedszkola, które tu było w starym dachu. Także z chodzeniem jestem związany jak najbardziej. I jakbym jeszcze zaczął sięgać dalej do pewnych wiadomości, to się okazało, że pani dyrektor i ja to tylko jesteśmy tutaj w chodzeniu, a reszta to z Państwa jest gośćmi. Proszę Państwa, całe swoje życie zawodowe spędziłem jako nauczyciel, a połowę tego życia zawodowego byłem nauczycielem wychowania fizycznego. Dlatego cieszę się, że znaleźliśmy się na sali, że możemy się z Państwem spotkać, że ja i pozostali absolwenci możemy się tutaj spotkać z Wami, że Pani Dyrektor nas zaprosiła, że możemy spotkać się z tak znanymi gośćmi, tak? Gratuluję wszystkim, którzy kilka dni temu walczyli dziennie na niwie kraju i walczyli to, aby takie szkoły jak Chodzeń jak najbardziej wspierać, a wszystkim absolwentom, obojętnie którego rocznika, no życzę, żeby też o tej szkole nie zapominali, nie tylko przy uroczystościach, ale tak na co dzień. Miło jest przyjeżdżać, miło jest wstąpić, miło jest porozmawiać z niektórymi ludźmi, chociaż jest tych, co się spotyka, chociaż czas robi swoje. I jak się spotykaliśmy 10 lat temu, to w tym roku już niestety nie z każdym z tamtego okresu można się zobaczyć. Serdecznie w imieniu wszystkich absolwentów, bo tutaj z którymi rozmawiałem, upoważnili mnie do tego. Dziękujemy za zaproszenie. Pani dyrektor, życzymy, żeby nadal się rozwijała jakoś, tak? Wszystkim koleżankom i kolegom, z którymi się spotykamy nie tylko z okazji świąt, życzymy wszystkiego najlepszego, a w dowód tej naszej pamięci, pani dyrektor, przekazujemy tutaj ten podarek sportowy. Bardzo. Proszę przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego. Tak. Także wszystkiego dobrego. A dzieciaczkom życzę, nie martwcie się, będzie wszystko dobrze. Pani dyrektor o Was dba, nauczyciele o Was dbają, u Was jest tutaj bardzo dużo, cieszymy się z tego. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu gospodarza, wójta gminy, pana Romana Lubanowskiego. Dzień dobry. Poprosiłem panią Anię, żeby na końcu wymiany się tu w głównej roli
bo tak naprawdę to my tu dzisiaj, to najmłodsze, nie w sensie wieku, ale w sensie statystycznym, pokolenie, które dzisiaj akurat sprawuje odpowiedzialność za tą szkołę i za tą oświatę naszą całą, więc uważam, że absolwenci, goście tutaj ze swoimi wspomnieniami, marzeniami byli jak najbardziej mile widziani, a nam to zostaje jedynie podsumować co nieco i obiecać co nieco. I to tak tytułem wstępu, jak chcę powiedzieć na początek, że myślę, że Hacen miał szczęście do ludzi. I to do ludzi na przestrzeni wieków. To jest zasada, która liczy sobie już ponad 800 lat. Nie mieliśmy szczęścia do historii, bo poprzednia lokacja chodzenia nad jeziorem, gdzie już był wspaniały kościół, tutaj patrzę na księdza proboszcza, mógłby więcej na ten temat powiedzieć i osada, została zniszczona i tak kolejny raz, ale ludzie z chodzenia zawsze brali się do pracy i odbudowywali to, co im zniszczono. I ten kościół, o którym mówi pan Trzeciak, domyślam się, że pewnie panu profesorowi chodziło o stary kościół gotycki, który tutaj stał w Chodzeniu, też niezrządzeniem losu został wysadzony w powietrze. No tak życie nasze się tutaj układało, ale w Chodzeniu zawsze byli ludzie, którzy swoją pracą dbali nie tylko o swoją myślowość, ale także przyszłość. I stąd ta szkoła, mimo że najmłodsza w gminie przecież, bo Chodzeń tak naprawdę kolejny raz zaczął się rozwijać w momencie, kiedy powstała cukrownia i powstawała osada. Najmłodsza dzisiaj największa, dzisiaj najbardziej odpowiedzialna i o tym szczęściu do ludzi chcę powiedzieć, że mamy szczęście do takich ludzi jak tu pani Ania, dyrektor nasza. I jak widzieliście łzy w jej oczach dzisiaj, w niektórych momentach, to trzeba powiedzieć, że ona kocha tą oświatę, kocha te dzieciaki, też któreś pokolenie. Ja ciągle powtarzam, że ja robię to, co lubię i lubię to, co robię, więc ja nigdy nie pracuję. Jestem do tego taka szczęśliwa i zadowolona. I znowu mam zobaczyć. Pani Aniu, dziękuję. I tylko pani. Całemu gronu pedagogicznego, rodzicom, wszyscy, którzy tutaj swoją przyszłość i codzienne życie z Chodzeniem wiążą. Myślę, że oglądając się wokół siebie, możemy powiedzieć, że z dumą, że nie przesypiamy tych czasów. Robimy, co tylko do nas należy i co tylko można. Nie będę przedłużał, bo tu miałem inną myśl do powiedzenia, ale znowu pani Angela będzie miała łzy w oczach, więc chyba już tym razem daruję sobie. Natomiast, szanowni państwo, taka krótka refleksja. Jeśli nie będziemy mieli wykształconych dzieci, wykształconych absolwentów, nie będziemy przygotowani do wyzwań XXI wieku. Dzisiaj tu zaczynamy swoją podstawową edukację lub średnią, przecież mamy też szkoły średnie, z takim trudem wywalczone. I tutaj siedzi pan Kazimierz, którym razem i wieloma innymi próbowaliśmy te szkoły tworzyć. Szkoła to jest podstawa do naszego życia. Nikt we współczesnym świecie nie poradzi sobie, jeśli nie będzie miał odpowiednio przygotowanej edukacji. A jeśli to będą dzieci z Chodzenia, one się rozpieszczą po świecie. Te 5000 absolwentów często tutaj zagląda. Ale taki miły gest, słuchajcie, szanowni państwo, któregoś razu w poczcie list, pisany już widać, że chorą ręką, bardzo prosi o książkę o Chodzeniu. Tu pani sekretarz może nawet więcej powiedzieć, bo gdzieś w świecie mieszka, bo chciałby wiedzieć, bo tutaj bardzo się interesuje, co tutaj się dzieje u nas, jak to wszystko wygląda. To znaczy, że nasi absolwenci mają w sercu ten Chodzeń. Ja niestety nie jestem absolwentem Chodzenia, ale moje dzieci tak. I siedzą tu dwie panie nauczycielki. Jeszcze są? Gwieździacka jest? Są, tak. Aha, przeniosła się. A, właśnie. Szanowni Państwo, nawet teraz, jak się czasami spotykamy, pytają mnie, a widziałeś tamtą moją panią? Co mam kłamać? Mówię, że widziałem oczywiście. Zadbajmy o to wszyscy, żeby tej szkole było dobrze. Jest tutaj wielu przyjaciół, pani Ania może liczyć. Ja też proszę, bo proszę państwa, jeden człowiek nic nie zrobi. Jedna pani dyrektor nic nie zrobi. Jeden wójt też nic nie zrobi. Ale te 8000 mieszkańców i wiele tysięcy, mam nadzieję, to oczywiście w cudzysłowie, przyjaciół, razem możemy wiele.
nie tylko stulecie, ale następne dziesięciolecie. Wszystkiego dobrego tej jubilance i tej młodej jubilance, która jeszcze parę lat będzie tu ciężko pracować. Dziękuję bardzo. Prezent. To znaczy, my to przygotowaliśmy, mówiąc, pani sekretarz znowu będzie na mnie krzywo patrzyła, bo to było zamówione w internecie, przyszło przed chwilą i do końca nie wiemy, co to jest. Ale zdążyliśmy. Ja wiem, to ja się pochwalę, to są mapy do kodowania. Żeby nie było, że my nie jesteśmy nowocześni. Boty też mamy. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za miłe słowa i refleksje, którymi chcieliście Państwo się z nami podzielić. Mija właśnie 90 lat od momentu powstania Szkoły Podstawowej w Choceniu. I od 90 lat szkoła nasza jest elementem krajobrazu i historii Chocenia, ale także ważnym elementem historii osobistej wielu pokoleń uczniów pobierających tu naukę oraz pracowników, którzy z tą placówką związali swoje życie. Za chwilę udamy się przed szkołę, gdzie na frontowej ścianie zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica, która niechaj pozostanie znakiem pamięci o tych wszystkich, którzy tutaj się uczyli i tutaj pracowali. W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę podziękować nauczycielom, którzy są fundatorami tej pamiątki. O odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz 90-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Choceniu prosimy panią poseł Joannę Borowiak, panią kurator Marię Mazurkiewicz i pana wójta Romana Nowakowskiego.